To jest raport o stanie świata. Opowieści arabskie Jana Natkańskiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ale jak mówimy o opowiastkach arabskich, to assalamu alaikum wa salam alejki. Odcinek piąty, w którym opowiemy o Egipcie. Od czasów przedarabskich. Był taki faraon, znany w historii jako Echnaton, który na krótki okres doszedł do wniosku, że dobrze z tymi bóstwami różnymi, ale na dobrą sprawę to jest jeden Bóg. Mądra kobieta podjęła takie wyzwanie, tak omotała Juliusza Cezara, stała się jego kochanką, ale utrzymała rządy. Przez podbój muzułmański. Amr ibn As, zresztą jeden ze współtowarzyszy proroka, doskonały strateg i doskonały dowódca, postanowił podbijać Egipt. Jak otrzymał list kalifa Omara zalecający wstrzymanie przekroczenia granicy, nie posłuchał, to on po prostu wstrzymał list u siebie. Po wyprawy napoleońskie. Ponieważ przywieźli ze sobą Francuzi 200-osobową grupę uczonych, ci uczeni po powrocie rozpropagowali sprawę zainteresowania się naukowego Egiptem. I XX wiek. Brytyjczycy uznali w 22 roku Egipt jako niepodległe państwo. Władca do tej pory podporządkowany Brytyjczykom stał się suwerennym władcą Egiptu jako król Fuad I. Jan Natkański jest wybitnym arabistą i wieloletnim ambasadorem w krajach arabskich. A ja nazywam się Agata Kasprolewicz i razem z państwem mam przyjemność słuchać jego opowieści arabskich. Czas na Egipt, kraj piramid, sfinksów, faraonów, Kleopatry. Te pierwsze skojarzenia zupełnie nie arabskie. No tak. Ponieważ Egipt po pierwsze należy do najstarszych cywilizacji ludzkości. Do tych samych jak mezopotamska, perska, indyjska, chińska. Poprzednim razem mówiliśmy o Iraku wywodzącym się z cywilizacji mezopotamskiej. A teraz mówimy o Egipcie, który ma za sobą 3000-lecia staroegipskiej, starożytnej cywilizacji egipskiej, faraońskiej. Różnica między Irakiem i tym dziedzictwem, a Egiptem jest taka, że w cywilizacji mezopotamskiej zmieniały się narody, zmieniały się stolice, zmieniały się państwa, a w egipskiej jest ciągłość. Słów parę o samym Egipcie. Słowo pochodzi Egipt od greckiego aegyptos i rdzeń tego greckiego zachował się także w słowie Kypti, Egipcjanin, dziś Koptowie, dziedzice tego starego narodu z czasów faraońskich bezpośredni, choć mówiący po arabsku, ale o tym później. No i chrześcijanie przede wszystkim. I chrześcijanie, albo Egipt to w 90% muzułmanie, a w 10% chrześcijanie, głównie Koptowie ze swoim ortodoksyjnym kościołem koptyjskim. Egipt ma 1 000 000 km² i 110 milionów ludności. Gigant. Przyrost jest olbrzymi, bo co roku przybywa 3 miliony Egipcjan. I co roku przybywa kilkuset absolwentów uczelni w poszukiwaniu pracy. Jeśli są Egipcjanie emigrujący, a są, to jest to emigracja zarobkowa. Przede wszystkim, a nie ze względu na wewnętrzne konflikty, choć i takie się, powiedzmy, w tym wieku zdarzały. To jest państwo w północnej Afryce na styku z Azją, bo należący do Egiptu półwysep Synaj, około 60 000 km², to już jest część Azji. Wracając do starożytnego Egiptu, na
przełomie 4 i 3 tysiąclecia powstało państwo egipskie z połączenia górnego i dolnego Egiptu ze stolicą w Memphis. To jest dziś jakieś 30-40 kilometrów na południe od Kairu. I to z tego starego okresu, a jeszcze starego okresu, bo historycy, egiptolodzy dzielą historię starożytnego Egiptu na okres starego państwa, średniego państwa i nowego państwa, przy czym jeszcze między każdym z tych państw były tak zwane okresy przejściowe. Ja powiem szczerze, że nie będę nawet próbował operować datami starego, średniego i nowego, bo zauważyłem w publikacjach, że one są również różne. A tu dygresja. Wobec tego, co publikują i nad czym pracują egiptolodzy, no to ja byłbym zupełnie bezczelnym ignorantem, gdybym próbował zagłębiać się w historię starożytnego Egiptu. Ostatnio w maju tego roku byłem zaproszony na konferencję egiptologiczną w Polskiej Akademii Nauk. Obrady odbywały się w Pałacu Staszica. Byłem pełen uznania dla tych naszych archeologów, w większości pań z doktoratami, z habilitacjami, z profesurą, bo ich nestora, profesora Karola Myśliwca, no to znam od dawna, zresztą odkrywca 2 grobów notabli w okolicy piramidy Djosera w Sakara, ale o tym za chwilę, bo chciałem podkreślić, że jeśli jesteśmy w czymkolwiek mocarstwem, ambicje to mieliśmy zawsze być, ale jeśli w czymkolwiek jesteśmy, to jest egiptologia i archeologia śródziemnomorska. Prowadzimy na Bliskim Wschodzie kilkanaście misji. Jak ja pracowałem w Egipcie, to ich było 11 w samym Egipcie, ale są jeszcze w Sudanie. Teraz są w Arabii Saudyjskiej, w Kuwejcie, w Omanie. Kiedyś były w Iraku i w Syrii, ale sytuacja polityczna, powiedzmy, jest taka, że stamtąd się Polacy musieli wycofać. Oczywiście to jest wszystko następstwo działalności nieżyjącego profesora Kazimierza Michałowskiego. Ja powiem szczerze, że z czasów mojej pracy w Egipcie do nielicznych trwałych śladów, jakie zostały po tej pracy, to było wspólnie z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze, bo takie istnieje od lat, to było zainstalowanie popiersia profesora Michałowskiego w takim półkolu, gdzie są popiersia innych egiptologów przed starym budynkiem Muzeum Narodowego i drugie wystawienie tablic pamiątkowych na 2 starożytnych obiektach odbudowanych przez Polaków. To jest świątynia Hatshepsut w Luksorze na południu i Komet Dikke w Aleksandrii. Ale miałem do tej pracy 2 pomocne czynniki. Dobrą znajomość z ówczesnym szefem służby starożytności Egiptu, wybitnym archeologiem, i on, dr Zeki Hałas, pomógł mi w tym niesamowicie, ponieważ wyrażał zgodę na te wszystkie sugestie. A kierownictwo Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze finansowało zarówno tablice, jak i popiersie. Zresztą w 2007 roku wspólnie z wielką także zachętą ze strony doktora Hałasa zorganizowaliśmy bodajże 3-dniowe uroczystości 70-lecia polskiej obecności archeologicznej nad Nilem. Ale panie ambasadorze, rzeczywiście, dobrze, że pan to mówi. Trzeba podkreślać mocno, że nie tylko Brytyjczycy, nie tylko Francuzi, o których powiemy w tym kontekście dokonań archeologicznych nad Nilem, ale też Polacy do tego pocztu wielkich archeologów dołączyli. Zgoda. To jest wielki wkład. Ja się cieszę, że nadal kontynuowany przez kobiety młode, do tego przez jeszcze. Kobiety, no właśnie. To raz. A po drugie przez młodych ludzi. Mm-hmm. Teraz już są pokolenia 30-40-latków, których ja osobiście nie znam.
znam uczniów profesora Michałowskiego i w trakcie mojego pobytu jeździłem na ich wykopaliska, jeździłem do doktora Ciałowicza w Delcie Nilu, to misja Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeździłem do profesora Godlewskiego, do Fayum. Oczywiście jest specjalne, nawet niemalże substacja, jak to nazywałem, w Deir Bahari, to jest po lewej stronie Luksoru, no bo tam siedzieli, gdy odbudowywali świątynię Hatszepsut. Żałuję, że nigdy nie byłem u nieżyjącego już profesora Daszewskiego w Marinie koło Aleksandrii, no ale na wszystkie nie stawało czasu. Co chciałbym wspomnieć z okresu starożytnego, tylko żeby słuchaczom przypomnieć, wymienić hasłowo niektóre rzeczy. Wspomniałem o starym państwie ze stolicą w Memphis. W Memphis zachowały się ruiny w zasadzie. Współczesne miasto je otoczyło. Został tylko wielki pomnik Ramzesa II, który tam była świątynia Boga Ptacha. I bodajże to jest fragment tej świątyni, ale po drugiej stronie Nilu, zachodniej, są kompleksy piramid. Ta wspomniana przeze mnie Chosera, ona jest schodkowa, tak jakby jeszcze nie wiedziano, jak taki trójkąt wybudować, tylko nakładano, powiedzmy, poszczególne prostokąty, bo takie prostokąty to były grobowce, tak zwane mastaby. Zresztą nie wiem, czy wszystkie odkryte wokół Djosera, ale tam są jeszcze dwa takie kompleksy, Meidum i Dahshur. I na północy te najsłynniejsze to jest w Gizie. Piramida Cheopsa, najwyższa, 147 metrów. Jeden blok wapienia, z którego jest zbudowana, to 2,5 tony. Najróżniejsze koncepcje, jak to przy tamtejszej technice, kiedy bloki przypływały Nilem, a to jest jeszcze spory odcinek, jak to było wszystko organizowane. Oczywiście są już wyjaśnienia, są już teorie, ja tylko nie wiem, czy w 100%. Druga jest mniejsza zaledwie o 2,5 metra Hefrena i trzecia mniejsza o 66 metrów Mykerinosa. Te trzy trójkąty na tle Kairu to jest niemalże symbol, zwłaszcza że pierwsza jest uznawana za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego, tak jak wspomniane przeze mnie ogrody Semiramidy niegdyś w Babilonie. I rzeczywiście, panie ambasadorze, to słowo cud nie jest na wyrost w odniesieniu do piramid, bo chyba jest coś takiego, że kiedy patrzymy na piramidy, to czujemy się trochę bezradni jako ludzie XXI wieku z całą tą technologią, która stoi za nami. Patrzymy na te budowle i się dziwimy i nie rozumiemy. Bo pierwsze pytanie jest, jak to zrobiono? No właśnie. Jak to zrobiono w trzecim tysiącleciu przed naszą erą? Jak to wyglądało? Ja już nie wchodzę w cały bogaty panteon bóstw egipskich. Nie wszystkie są znane, ale w powszechnej znajomości na pewno wszyscy słyszeli o Ozyrysie i jego siostrze i żonie Izydzie. Mówiliśmy poprzednio o wędrujących wątkach. Otóż Ozyrysa zabił jego brat Set z zazdrości. Mamy powtórkę bratobójstwa w Biblii Abla i Kaina. To Izyda zebrała poćwiartowane członki Ozyrysa i Ozyrys zmartwychwstał. Mamy motyw zmartwychwstania wędrujący po kulturach starożytnych. I wreszcie, jeśli dziś ktoś na Wielkanoc sadza baranka w doniczce ze świeżą zielenią, bo się sypie jęczmień, czy któreś rośliny, które szybko rosną, to tego typu symbol zmartwychwstania
jest staroegipski. Jest cała masa teorii, bo tacy autorzy jak Dan Brown, Kody da Vinci, do chrześcijaństwa jakże. Też, tak. Fantazja ich podnosi i opowiadają mnóstwo rzeczy. Nie, ja nie twierdzę, że bzdury, tylko w większości, nie bzdury, tylko w większości są to niekiedy umotywowane, rozsądne. Tyle, że na pograniczu, że jest to literatura i fantazja, a nie twarde fakty historyczne. No, których się nie da zweryfikować po prostu. Które się pewnie nie do końca da umotywować. Jeszcze jedna rzecz, żeby skończyć ze starożytnym Egiptem. Jeśli mówimy o Memphis, to już od końca starego, ale przez średnie i nowe państwo egipskie, stolica została przeniesiona do Teb. To miasto 600 kilometrów dziś na południe od Kairu i dzisiejsza nazwa Luksor. Dziwne takie, ale to, nie wiem, zegipcjanizowane czy zarabizowana nazwa koszar rzymskich, La Castra. I od tego Castra to Luksor powstał, który w zasadzie obrósł stare miasto Teby, z których zachowała się oszałamiająca i swoją wielkością i ogromem wdeptująca człowieka w posadzkę świątynia w Karnaku. Natomiast po drugiej stronie, po lewej stronie Nilu, zachodniej, no jest też mnóstwo zabytków, poczynając od tej odbudowanej przez Polaków świątyni Hatshepsut, ale także po wielkiej świątyni grobowej faraona Amenhotepa III zostały tylko stojące przy wejściu kolosy Memnona, ale tam jest też Ramaseum, są świątynie w Madinachebu, a i to jest wszystko na podgórzu, a później rozpoczynają się górki i w tych dolinach, w górkach są dwa najważniejsze zabytków, to są grobowce w Dolinie Królów i grobowce w Dolinie Królowych. Kiedy stolica była w Tebach, przestano budować piramidy. Kuto groby w skale. Tam są pochowani wszyscy królowie. O tym nowym państwie trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Mianowicie był taki faraon, znany w historii jako Echnaton, który w XVI wieku, na krótki okres, był inwentorem, nazwijmy to tak, doszedł do wniosku, że dobrze z tymi bóstwami różnymi, ale na dobrą sprawę to jest jeden Bóg. Próba monoteistycznej religii. To była próba religii. Monoteizmu. On się z Teb wyprowadził, zbudował nad środkowym Nilem, na północ od Teb, takie miasto Achetaton, dziś znane jako Tel Amarna. Niedługi okres panował, bo zbuntowali się oczywiście przede wszystkim kapłani, którzy stracili znaczenie, z wyjątkiem tego głównego Atona, czyli jedynego Boga. Po śmierci Echnatona wróciły stare porządki i jego syn Tutenchamon już przywrócił cały panteon bóstw. A skoro padło to imię, to musi paść jeszcze informacja, że w 1922 roku brytyjski archeolog Carter odkrył jego grobowiec w stanie nienaruszonym. To była wówczas sensacja archeologiczna. To od tego czasu pochodzi pojęcie klątwy faraona. Jeśli sam Tutenchamon już wędrował, jego sarkofag, wędrował na wiele wystaw na świecie, to dziś Muzeum Narodowe Egipskie, zarówno w swym starym gmachu, jak i teraz przeniesione w ubiegłym roku do nowego, no ma się czym poszczycić. Mówi pan, że to była sensacja archeologiczna, ale to chyba było więcej niż tylko archeologiczna sensacja. W ogóle to była sensacja, prawda? Historyczna również. Ogromnie. Również, bo żyły tym gazety w Wielkiej Brytanii, chyba w ogóle w całej Europie. W całej Europie, ponieważ odkryto grobowiec, który był nienaruszony, jako że pozostałe grobowce nie ściągnięto malowideł, ale obrabowano jeszcze w starożytności. Ta cecha ludzkości, powiedzmy, nieposzanowania miejsca wiecznego spoczynku, no jest
stara. To nie jest nic nowego, że niszczy się powiedzmy w nowych czasach. Ale ważne chyba też, że to było to dwudziestolecie międzywojenne, kiedy Europa, prawda, miała taki oddech, żeby się ekscytować tak bardzo tym światem dalszym, tym światem tak bardzo ekscytującym. Powiemy o tym za chwilę. Ale rzeczywiście misje archeologiczne to jest wiek XIX, ale głównie teraz XX, bo powiedzmy są nowe technologie, a poza tym już wiedza jest olbrzymia. Doświadczenie tych archeologów jest olbrzymie. Kończąc okres starożytny, trzeba by powiedzieć, że jeszcze o jedną postać wymienić. Aleksandra Wielkiego, który podbił Egipt w 332-331, założył miasto Aleksandrię. Później w Aleksandrii powstał też jeden z cudów świata starożytnego, mianowicie wielka latarnia morska na wyspie Faros, przyległej zresztą blisko do lądu. W swoim imperium Aleksander Wielki nie porządził długo. Wspominaliśmy przy okazji historii Babilonu, że zmarł w 323 roku właśnie w Babilonie, w Mezopotamii, a jego olbrzymie państwo od Egiptu po Afganistan, dzisiejszy Indie, rozpadło się na prowincje, którymi rządzili jego generałowie. I taki jeden z generałów, Grek, w 306 roku ogłosił się faraonem, przyjął imię Ptolemeusz I Soter i rozpoczął się trzywiekowy okres helenistyczny w Egipcie. Na końcówce tego okresu panowała kobieta, Kleopatra VII. Piękna Kleopatra. Piękna Kleopatra, bo w zasadzie z piękności egipskich czasów starożytnych to wymienia się żonę Echnatona Nefretete i Kleopatrę z okresu ptolemejskiego. Z rządów Kleopatry słynne są przede wszystkim w takiej, powiedzmy, publicznej, powierzchownej wiedzy z jej romansów. Najpierw z Juliuszem Cezarem, który próbował podbić Egipt. Mądra kobieta podjęła takie wyzwanie, tak omotała Juliusza Cezara. Stała się jego kochanką, ale utrzymała rządy. Czyli takie soft power, można powiedzieć, użyła. Można by. Historycy tutaj mają różne zdania. Miała z nim syna, który miał na imię Cezarion. Jedni powiadają, Cezar go uznał, inni powiadają, go nie uznał. Ale Cezar w 44 roku przed naszą erą został zabity w Rzymie i kolejny z triumvirów, bo to był początek przejścia od republiki do cesarstwa w Rzymie, Marek Antoniusz, kiedy próbował podbić Egipt, spotkała go ten sam los, co Cezara, jeśli chodzi o Kleopatrę. Miłość. Z Markiem Antoniuszem miała trójkę dzieci Kleopatra, ale rządziła tym Egiptem nadal. W 30 roku przed naszą erą na wieść, że Marek Antoniusz zginął w bitwie z Cezarem Oktawianem, popełniła samobójstwo. Popełnił samobójstwo także Marek Antoniusz. Skończył się ptolemejski okres w Egipcie. Egipt staje się prowincją Cesarstwa Rzymskiego od 30 roku przed naszą erą do podbojów arabskich w VII wieku naszej ery. To jest prowincja rzymska. W tym czasie nad Nilem, prawie naprzeciwko Memphis, tej pierwszej stolicy, Rzymianie wybudowali wielką twierdzę. Ona później nazywała się Babilon i nie potrafię powiedzieć, czy to dlatego, że był to tak zwany późny okres, gdzie Egipt podbijali i Asyryjczycy, i Babilończycy, i Persowie. Ale ta twierdza została. To jest ważne dlaczego, bo zaczniemy mówić o podboju muzułmańskim w VII wieku. Za czasów proroka Mahometa, kiedy on z Medyny próbował rządzić jednocześnie państwem powstającym islamskim,
Te jego wpływy rozszerzały się tylko na plemiona na Półwyspie Arabskim. Natomiast po jego śmierci adepci nowej religii postanowili ją rozszerzać na cały ówczesny, znany, cywilizowany świat. Najpierw się skierowali przeciw monarchii perskiej, Sasanidów, w dzisiejszym Iraku i w latach 30. VII wieku opanowali. A później się skierowali na zachód, na Egipt, który w tym czasie po podziale Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie i zachodnie stał się, jak był prowincją rzymską, to stał się prowincją bizantyjską. Ze wszystkimi tego politycznymi i religijnymi konsekwencjami. Bo zanim będę kontynuował sprawy najazdu muzułmańskiego, to słów parę trzeba powiedzieć o egipskim chrześcijaństwie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniało w basenie Morza Śródziemnego pięć ważnych ośrodków nowej religii. Jerozolima, Antiochia w dzisiejszej Turcji, Konstantynopol, Rzym i Aleksandria w Egipcie. Aleksandria była terenem misji apostolskiej świętego Marka Ewangelisty. Do dziś Koptowie egipscy uważają się za jego spadkobierców, a nawet każda katedra to ma nazwę Markosija, czyli katedra świętego Marka. Ponieważ ten chrześcijański odłam koptyjski jako swoją głowę ma papieża i to jest następca świętego Marka Ewangelisty. Podział religijny nastąpił po soborze powszechnym wczesnego całego kościoła w Chalcedonie, to dziś przedmieście Istambułu, kiedyś odrębne miasto. Sobor o naturze Chrystusa, stwierdzono boskiej i ludzkiej. Ci z Aleksandrii powiadali o jednej naturze, bosko-ludzkiej, stąd często nazywano ich monofizytami. Ponieważ nie przyjęli uchwał czy decyzji o tej doktrynie podwójnej natury Chrystusa, to zostali uznani w cesarstwie bizantyjskim niemalże za heretyków. Ale i nawet między sobą się podzielili. Ci, którzy uznali, to są dziś Egipcjanie prawosławni, a ci, którzy nie uznali, należą do kościoła koptyjskiego. Przy okazji dygresja. Skoro powiedziałem, że głowa kościoła koptyjskiego nosi tytuł papieża, oczywiście ze zwracaniem się do niego per wasza świątobliwość. Miałem osobiście taką okazję rozmowy z poprzednim papieżem Synodą III, który zmarł w 2012 roku, bo w pierwszej dekadzie tego wieku arcybiskup Gocłowski, metropolita Gdańska, organizował przez wiele lat taką interesującą konferencję na tematy moralne i etyczne. Przed moim wyjazdem do Egiptu w 2004 roku jego sekretarz zwrócił się, czy miałbym sugestię, kogo zaprosić z Egiptu na tę konferencję. To dla mnie oczywiste, że papieża koptyjskiego i szejcha Al-Azharu, głównego, że tak powiem, przywódcę muzułmańskiego, tylko ja sugerowałem, ponieważ miałem świadomość, że obydwaj ci duchowni to są ludzie po 80, to oni na coś takiego nie przyjadą, nawet gdyby chcieli. A fizycznie jest to, powiedzmy, wysiłek. Sugerowałem, żeby w zaproszeniu była furtka. Zaproszenie kierowane do szejka Al-Azharu i patriarchy koptyjskiego, ale z możliwością wysłania zastępców. Mieli takich przedstawicieli w Europie i mają do dziś jeden i drugi. Niestety, zaproszenie, które otrzymałem do wręczenia obydwu duchownym, stąd miałem zaszczyt
rozmawiać z jednym i z drugim. Takiej furtki nie zawierały, w związku z tym, skoro były imiennie tylko do nich, to żaden z nich nie przyjechał. Ale wracając do Koptów, jeszcze warto o jednej rzeczy powiedzieć. Dziś jest ich gdzieś około 15 milionów w tym 110-milionowym społeczeństwie. Skoro głową jest papież, to warto powiedzieć słuchaczom, jak jest wybierany. Jak no wygląda konklawę? Otóż zupełnie inaczej wygląda niż konklawę wybierające papieża Kościoła rzymskokatolickiego. Na konklawę koptyjskim najpierw wyznacza się kandydatów. Zwykle wyznaczają klasztory, jednego spośród mądrych mnichów, przeorów, które uznają za stosowne. Wyznaczają biskupi spośród siebie. Jest tych kandydatów trzech. Jak już są ustalone kandydatury, to na uroczystej mszy w katedrze sprowadza się sierotę z sierocińca. 2-3-latka, tak żeby rozumiał, co miał robić, ale nie na tyle rozumiał, żeby mieszał w kandydatach. I podczas mszy to dziecko, uważane, że przez niewinne dziecko przemawia Duch Święty, wyciąga jedną z trzech karteczek z tymi kandydatami na papieża koptyjskiego. Którą karteczkę weźmie, jest to powszechnie ogłaszane. To jest konklawę. Koptowie są bardzo religijni. Na przykład to można spostrzec, jak się rozmawia i Kopt gestykuluje, to bardzo często można zauważyć na przegubie lewej dłoni wytatuowany krzyżyk. Wiadomo, że nie jest to muzułmanin egipski. Także dzieci mają takie tatuaże, także dzieci mają, prawda? Takie, tak, bo to od młodego wieku. Jest krzyż koptyjski. Krzyż koptyjski jest równoramienny, tylko każde z ramion ma 3 wypustki. 3 wypustki to jest forma uczenia katechizmu i podstaw wiary. 3 wypustki to jest Trójca Święta. A jak policzymy po 3 wypustki w 4 ramionach, to jest 12 apostołów. Zresztą te krzyże koptyjskie w Egipcie są stosunkowo proste, ale drewniane krzyże etiopskie zawierają jeszcze więcej takich w formie cyfrowej elementów z podstaw wiary. Powiedziałem krzyże etiopskie, ponieważ w IV wieku naszej ery jeden z biskupów koptyjskich powędrował do Etiopii i przekonał do nawrócenia na chrześcijaństwo ówczesnego króla. Aksum to prowincja w północnej Etiopii chrześcijańska z zabytkami chrześcijańskimi do dziś. I chrześcijaństwo zakorzeniło się w Etiopii. Do dziś istnieje kościół etiopski, organizacyjnie niezależny od egipskiego, ale koptyjski kościół etiopski w Etiopii i w Erytrei. Jeszcze o Koptach. Była to przez następne wieki muzułmańskie mniejszość i tolerowana, i prześladowana. Zależało, o jakim charakterze i umyśle był panujący w Egipcie. No to tak jak zawsze z mniejszością, która ma mniej lub bardziej ograniczone możliwości działania, to ci ludzie się koncentrują na określonych formach działalności. W związku z tym lekarze, adwokaci, kupcy, naukowcy to byli Koptowie aż do czasów współczesnych. No i wróćmy teraz do tego najazdu arabskiego. Za drugiego z następców Mahometa, kalifa Omara, on nie był zbyt chętny, ponieważ jeszcze nie została zakończona, a trzeba był utrwalić sukces najazdu i rozbicia monarchii perskiej. Tymczasem jego wódz, Amr ibn As, zresztą jeden ze współtowarzyszy proroka, doskonały strateg i doskonały dowódca, postanowił podbijać Egipt. Jak otrzymał list
kalifa Omara zalecający wstrzymanie przekroczenia granicy... To się nie posłuchał. To co, że nie posłuchał, to on po prostu wstrzymał list u siebie. Jak przekroczyli granicę na Synaju, to odczytał wojsku list, ale już byli w Egipcie. To już nie miało znaczenia, to poszedł dalej. Rozbił wojska bizantyjskie w północnym Egipcie, ale zamiast kierować się na stolicę w Aleksandrii, to poszedł na południe do tej twierdzy Babilon. No i tam nie było łatwo. Po 8 miesiącach twierdzę zdobyto. Stąd dalsza wędrówka do Aleksandrii. Patriarcha aleksandryjskiemu Cyrusowi postawił 3 warunki. Pierwszy. Miasto zostanie poddane, mieszkańcy przyjmują islam i będą na równym statusie społecznym jak muzułmanie w dotychczas istniejącym państwie muzułmańskim. Drugie, nie przyjmują islamu, zachowują swoje wyznanie, ale płacą podatki i będą obywatelami drugiej kategorii. I trzecie, podejmują walkę. No, znając swoje możliwości militarne, patriarcha wybrał drugie rozwiązanie, czyli zostajemy przy chrześcijaństwie i płacimy podatki. Aleksandria została zdobyta bodajże w 740 pierwszym albo drugim. I tylko Amr ibn As zachował się tutaj przyzwoicie w tym sensie, że przestrzegał warunków tolerancji w stosunku do wyznania chrześcijańskiego, a i w stosunku mieszkających w Aleksandrii Żydów. Nawet jednych i drugich powoływał do administracji na nowo zdobytych terenach. Panie ambasadorze, jak moglibyśmy jeszcze chwilkę zatrzymać się przy egipskich chrześcijanach, to jest rzeczywiście niezwykła historia, także dlatego, że to właśnie Koptowie są, można powiedzieć, spadkobiercami. To są starożytni Egipcjanie. To są ci od faraonów, jednym słowem. Tak. Łącznie z językiem. Właśnie, do XVIII wieku Koptowie mówili po koptyjsku. W tym języku faraońskim, starym, tak? Prawdopodobnie nie był to taki, jak mówili, powiedzmy, faraonowie od średniego, bo język się zmienia z wiekami, jest to żywy twór, ale był to nadal staroegipski, zapisywany alfabetem greckim i ten język jest nadal językiem liturgicznym w koptyjskim kościele. Można go usłyszeć nadal. Proszę panią, zupełnie niedawno przeczytałem, że kilkuset Koptów mieszkających w Polsce ma własną parafię z mszami, z kościołem, z jakąś świątynią w Otrębusach pod Warszawą. Ach, czyli nawet nie trzeba daleko do Egiptu jechać, żeby ten język żeby zobaczyć mszę na przykład. Tak. A dzisiejsi Koptowie? O, dzisiejsi Koptowie po różnych wydarzeniach politycznych ostatnich lat, tu jak będziemy mówić o rządach Sadata i Mubaraka, to powiemy, co to przeżywał papież Sienuda III. Dziś rozwijają się w sposób, myślę, w pełni tolerancyjny. Przykład, jak obecny prezydent Sisi postanowił wybudować nową stolicę dla Egiptu, to dwa pierwsze budynki, jakie postawiono, to była wielki meczet i wielka katedra koptyjska. No to, powiedzmy, o czymś świadczy. Ale o Koptach chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo oni wnieśli do chrześcijaństwa dwie rzeczy. Pustelnictwo i monastycyzm. Wielu wierzących Koptów było pustelnikami. Sąsiedztwo pustyni pozwalało na tego typu samotnie i takie, powiedzmy, bogobojne życie. Tych pustelników było wielu, zarówno w zasadzie wzdłuż zachodniego brzegu Nilu na pograniczu tak zwanej pustyni zachodniej. Była nawet w okolicach tej drugiej stolicy Teb cały zestaw, nawet był termin, powiedzmy, o takiej tebaickiej prowincji. Stamtąd się wywodzą wielce znani ci pustelnicy. Święty Paweł z Teb jest uważany za patrona zakonu Paulinów. Jest święty Pachomiusz z pierwszej połowy IV wieku. Jest święty Onufry z drugiej połowy IV wieku. Ale to byli pojedynczy. Natomiast
powstawały również zbiorowe klasztory. To jest chyba legenda mówiąca, że Wadi Natrum to jest taka dolina ciągnąca się równolegle do Nilu po zachodniej części Kairu i Delty, że kiedyś istniało 400 klasztorów. Nie wiem, czy tyle, czy to przechwałka, ale nadal zostały 4. No, prowadzące jednocześnie gospodarstwa rolne na tej pustyni. Jeden z tych klasztorów, chyba ten najbliżej Kairu, to ma we współpracy z Danią od lat stada krów i w związku z tym umowy na dostawy artykułów mleczarskich do restauracji kairskich. Te 4 są absolutnie do odwiedzenia, ale ja o odwiedzaniu to jeszcze będę mówił w końcówce swojej wypowiedzi. Ale jeszcze jedna ciekawostka o Koptach. Jest takie bardzo szczególne miejsce dzisiaj w Kairze, które zamieszkują Koptowie, zwane miastem śmieciarzy, prawda? To nie jest najsławniejsze, bo ono jest tak zwane, ponieważ rzeczywiście w zbieraniu odpadów to Koptowie się zajęli tą dzień i to biedni Koptowie. Ale są wśród nich bogaci, bo ja znałem milionerów Koptów, którzy milionerami zostali, kiedy odpady, zwłaszcza plastik, zaczęli eksportować do Chin. Można powiedzieć, że wyprzedzili w ogóle swoją myślą to dzisiejsze, taką świadomość recyklingu, prawda? Oni są u podnóża takiej, na wschodzie Kairu są wzgórza Mokattam, a oni tam się znajdują, ale właściwe centrum w samym Kairze to są okolice tej twierdzy Babilon. Tam jest rozpoczęte w latach 20., ale we współczesnych czasach wybudowane olbrzymie Muzeum Koptyjskie, które warto odwiedzić. Tam jest słynny kościół zawieszony. Zawieszony dlatego, że pod kościołem się jest przejście po prostu, ten kościół Mualaka. Ale są jeszcze 2 czy 3 inne. I to się nawet nazywa Stary Kair, ale on jest w zasadzie chrześcijański. Łącznie z jedną synagogą Ezry, która też jest do zwiedzania. Inna synagoga jest w centrum XIX-wiecznego Kairu. Ale o Żydach egipskich też jeszcze będziemy powiemy. Mówić, tak. Po tym podboju muzułmańskim przez pierwsze wieki, 6, 7, 8, to Egipt był prowincją kalifatu muzułmańskiego, najpierw z Damaszku, a później z Bagdadu, czyli należał albo do Omajadów, a później do Abbasydów. Aż wreszcie w IX wieku pojawiła się nowa dynastia, dynastia szyicka. Te 2 kalifaty były sunnickie i szyicka, która sobie uzurpowała, że pochodzi od córki proroka Fatimy i jej męża Alego. To wszystko według nawet historyków arabskich nie do końca jest palcem się na wodzie pisane. To jest sfałszowana historia, ale powstała dynastia, która się nazywała w związku z tym Fatymidami. Powstała w prowincji Ifrykia, to kiedyś prowincja rzymska, później muzułmańska, a dziś to jest Tunezja. Było to silne państwo, formalnie powinno należeć do Abbasydów w Bagdadzie, ale nie należało, bo i Abbasydzi, że tak powiem, już swój największy okres świetności przeżyli. Silne państwo, ponieważ zagarnęło Sycylię, a ataki prowadziło przeciw Genui na północnym wybrzeżu Morza Śródziemnego, a później poszli na wschód, opanowali Egipt w 969 roku i na prawie 2 wieki założyli własną dynastię fatymicką w Egipcie. To oni nadali miastu dzisiejszą nazwę, bo po arabsku zaczęli budować miasto, które się nazywało Miasto Zwycięskie. Madinatul Al-Kahira. I od tego Al-Kahira Zwycięski jest dziś nazwa stolicy Kair. Byli zarówno mądrzy, jak to się zdarza, przywódcom różnym, jak i niemądrzy przywódcy.
Jedni rozwijali, drudzy wprowadzali absolutnie chore pomysły. Takim był kalif Aziz. Był tolerancyjny w stosunku do chrześcijan, zresztą żonę miał chrześcijankę, ale już jego syn Al-Hakim, szalony kalif, tak? Zwany szalonym kalifem, polecał chrześcijanom i Żydom ubierać się tylko na czarno, mogli, nie mogli jeździć konno, tylko na osiołkach, tego typu, powiedzmy, historie. Zresztą na koniec uznał się za bóstwo i od niego wywodzi się muzułmańska sekta druzów mieszkająca w Libanie, południowej Syrii i północnym Izraelu. No i trochę też wywołał wyprawy krzyżowe, prawda? Burząc grób Chrystusa w Jerozolimie. No właśnie. To jego decyzją postanowiono zniszczyć grób Chrystusa w Jerozolimie, co było jednym z zasadniczych czynników, że papież Urban II wezwał do pierwszej krucjaty. I ogromny rozlew krwi. Te krucjaty na początek z pewnymi sukcesami, chociaż dla mnie wątpliwe, kiedy krzyżowcy zniszczyli chrześcijański Konstantynopol, to wielka plama na chrześcijaństwie, niezależnie do którego chrześcijanie odłamu należą. Mieli z krzyżowcami mieli problemy także Fatymidzi. Wezwali na pomoc kogoś z władców Damaszku, prowincjonalnych władców, ponieważ to i tak należało do Abbasydów formalnie, tak jak i Egipt należał do Abbasydów, czym się Fatymidzi specjalnie nie przejmowali. Otóż przysłany na pomoc Kurd z pochodzenia, Salaheddin Ayub, on znany jest w europejskiej literaturze jako Saladyn, rozprawił się z krzyżowcami, ale jednocześnie doprowadził do końca dynastię fatymicką. Przejął władzę w 1181 roku, rozpoczął budowę cytadeli istniejącej do dziś w Kairze na u podnóża wzgórz Mokattam, tylko z drugiej strony niż są ci Koptowie, i założył własną dynastię Ajubidów. Ale on miał jeszcze wiele, bo rozbudowywał Kair. No jego następcy już nie byli tacy... Nie mieli tego rozmachu. nie mieli tego doświadczenia. Zresztą bodajże kraj podzielił między synów, co zawsze się źle kończy, takie podziały. I w zasadzie władzę przejęli Mameludcy, bo wszyscy kalifowie, zwłaszcza Abbasydcy w Bagdadzie, a i Fatymidcy w Kairze, popełniali ciągle ten sam błąd. To wynikało z obawy i strachu przed zamachami i czymkolwiek. W związku z tym otaczali się gwardiami pochodzenia cudzoziemskiego. U Fatymidów to byli Berberowie, nawet Sudańczycy, ale byli także z narodów kaukaskich i Turcy. A później to byli to z niewolników, bo mamluk po arabsku, to znaczy posiadany przez kogoś. Człowiek czyjaś własność. Niewolnik, krótko mówiąc. Byli też wśród nich chrześcijanie, prawda? Byli chrześcijanie, tylko zislamizowani. Ach, no tak. Mnóstwo było z narodów kaukaskich, chrześcijańskich, spośród Gruzinów, spośród Ormian, spośród Czerkiesów. Otóż w końcówce dynastii Ajubidów po tym Saladynie, może jakieś, powiedzmy, 100 lat ona funkcjonowała. Władzę przejęli Mamelucy, ale na innej zasadzie. Nie na zasadzie dziedziczenia, tylko wyboru najlepszego spośród nich. Zresztą dzielili się, bo część tych Mameluków to mieszkała w cytadeli. W cytadeli jest wieża, czyli burdź. Po arabsku oni się nazywali budżryci. A część była w koszarach na wyspie Roda, na Nilu. A na wody w ogóle po arabsku mówi się bahr, i to by, znaczy dziś morze, i to byli bahryci. Rządziło łącznie bodajże 43 przywódców wywodzących się z Mameluków. Mm-hmm. Niektórzy bardzo krótko, bo ich sami swoje obalali. Niektórzy dłużej. Byli tacy, którzy tworzyli własne dynastie. Ale co ciekawe, warto o tym wspomnieć, że pierwszym sułtanem mameludzkim była kobieta. O. Miała na imię
jak to Egipcjanie nazywają, Shagarat el-Dor. Shagarat el-Dor to znaczy drzewo perłowe. Tak miała na imię, była prawdopodobnie ormianką, niewolnicą, ale przez jednego z ostatnich Ajubidów, potomków Saladyna, wyzwolona, mało tego, została jego żoną. A ponieważ jeszcze wtedy do dziedzictwa Ajubidów po Fatymidach należała Palestyna i Syria, a rozpoczęła się kolejna krucjata zapowiedziana przez króla Francji Ludwika IX, to oczywiście jej mąż powędrował do Damaszku, no bo tam miał być główny atak na Ziemię Świętą. Król francuski zorientował się jednak, że główna potęga ta muzułmańska w tym regionie to jest Egipt i wylądował w Damietcie. Damietta to jest port przy prawej odnodze Nilu na Morzu Śródziemnym. Zanim przywędrował z Damaszku ze swoimi wojskami, sułtan Saleh, to wysłał gońców z poleceniem do Shagarat el-Dor, co ona ma przygotować do obrony. Z nim był też w Damaszku syn. Zdołali obronić się przed Francuzami w Delcie w ten sposób, że król Fryderyk i królowa znaleźli się w niewoli egipskiej. Ale sam sułtan zmarł. W związku z tym przez parę miesięcy rządziła Shagarat el-Dor. Ale jak syn wrócił, to uczciwie przekazała mu władzę. To była jego macocha, bo on był z innej matki. On się niezbyt zachowywał w stosunku do niej. I Mamelucy postanowili, że ona zostanie sułtanem. Nawet chyba pomogli temu jej pasierbowi przenieść się na tamten świat. Ona rządziła około 3 lat. Jedną z pierwszych jej decyzji to było uwolnienie pary francuskiej, przy okazji odebranie sobie tego okupu za to uwolnienie. Rządziła 3 lata, wyszła za mąż ponownie za jednego z Mameluków, ale kiedy się zorientowała, że on taki najwierniejszy to nie jest, ambicje ma potężne, to też doprowadziła, że przeniósł się do Abrahama. No proszę, czyli nie tylko Kleopatra była silną kobietą, władczynią. Po Kleopatrze to była druga kobieta, która rządziła Egiptem. I to jak? Przez te okresy mameluckie, kiedy rządziło 43 kolejnych sułtanów wywodzących się z poszczególnych odłamów mameluckich, wreszcie w 1517 roku Turcy osmańscy wydali im bitwę. W bitwie pod Kairem ich pobili, przejęli Egipt i Egipt stał się praktycznie do I wojny światowej. To później formalnie to już było różnie, ale stał się prowincją Imperium Osmańskiego. Podzielono Egipt na 12 prowincji, sandżaków. Na czele każdej postawiono jednego z tych mameluków, którzy przeżyli. No i rozpoczęły się na dobrą sprawę wieki, kiedy formalnie przysyłano do Kairu z Istambułu paszę jako wicekróla, który na ogół rządził krótko i tak samo się zachowywał jak ci paszowie w Bagdadzie, o czym wspominaliśmy. Chodziło o to, żeby jak najszybciej zarobić jak największe pieniądze. Rotacja była duża, kraj się nie rozwijał, były ciągłe kłótnie i spory między Mamelukami albo między którymś z Mameluków a wielkich właścicieli ziemskich bejów. W zasadzie można by powiedzieć, że są to od XVI do końca XVIII wieku lata zastoju. Lata zastoju oparte na corocznych wylewach Nilu, ile Nil wylał, tyle zasiano i tyle zdołano zebrać. Pod żadnym względem kulturowym, to jest rzeczywiście nawet w historiografii arabskiej, okres zastoju. To się zmieniło z wyprawą Napoleona na Egipt w 1798 roku. Napoleon chciał przeciąć Wielkiej Brytanii drogę do Indii.
Wyprawa nie była pomyślna militarnie. Najpierw flota francuska została rozbita przez brytyjskiego admirała Nelsona pod Abukirką Aleksandrii. Następnie wyprawa Napoleona lądem przeciw Palestynie też zakończyła się klęską. W rok później, czyli w 799, sam Napoleon wrócił, a Francuzi zwinęli się w 1802 roku. Ale ponieważ przywieźli ze sobą Francuzi 200-osobową grupę uczonych, różnych specjalności, rysowników, jest przepiękny album wydany przez, ja przynajmniej mam przez wydawnictwo Kairskiego Uniwersytetu Amerykańskiego, gdzie są rysunki z tamtych czasów, różnych obiektów w całym Egipcie. Ci uczeni po powrocie rozpropagowali sprawę zainteresowania się naukowego Egiptem. A jeszcze podczas wyprawy Napoleona w miejscowości Rosetta, to jest też mały port przy lewej odnodze Delty Nilu, znaleziono kamień, który się ma nazwę kamień z Rosetty. To któryś z kapitanów wojska francuskiego, taki kamień, znalazł, na czym polegała jego wartość naukowa, ponieważ na tym kamieniu był napis w trzech alfabetach. W hieroglifach, ich uproszczonej wersji, czyli w piśmie demotycznym i w alfabecie greckim. Tym kamieniem zajął się lingwista francuski, no i po wielkich trudach odczytał hieroglif. Wielkie wydarzenie, bo przecież wszystkie pozostałości w świątyniach i w grobowcach są wypełnione hieroglifami. Teraz można było czytać starożytny Egipt z napisów, które wówczas powstały. Niemalże jakby wehikuł czasu, prawda? Ktoś posiadł taka wiedza. Champollion dokonał czegoś, co pozwoliło cofnąć się do lekturowo do tamtych czasów. To jego odkrycie w 1822 roku, ale w kilka lat później inny Francuz, Auguste Mériot, jako archeolog pojechał do Egiptu na wykopaliska. No, spędził tam kilkanaście lat, poodkrywał najróżnorodniejsze rzeczy. To jest właściwie to taki twórca, można by powiedzieć, współczesnej archeologii. Ważną rzecz wykonał w ciągu tych swoich kilkunastu lat pobytu. Mianowicie namówił panującego wówczas wicekróla Egiptu do wprowadzenia zakazu handlu zabytkami. Oczywiście ten zakaz jest do dziś nieprzestrzegany przez nikogo. Są całe grupy przestępcze, które się tym zajmują. Najlepszy dowód, co zrobiono z zabytkami irackimi po inwazji amerykańskiej, z muzeami w Bagdadzie czy w Mosulu. To funkcjonuje nadal, no ale dobrze, że ktoś kiedyś próbował postawić barierę prawną tego typu. Skoro ten przełom XVIII i XIX wieku jest taki znaczący, to on jest znaczący zarówno przez fakt przywiezienia przez Napoleona tych uczonych, którzy dali początek zainteresowaniu naukowemu Orientem, nie tylko Egiptem, Orientem generalnie, Wschodem. Ale większe pewnie znaczenie miało jeszcze mianowanie przez sułtana tureckiego Mohameda Ali wicekrólem Egiptu w 1805 roku. Mohamed Ali z pochodzenia był Albańczykiem z Macedonii i oficerem w armii tureckiej walczącym przeciw siłom francuskim. Ale po wycofaniu się Francuzów on został mianowany, no i zabrał się solidnie do rządów. Po pierwsze zlikwidował fizycznie, to kolejny przejaw tego wschodniego okrucieństwa. Tak. Fizycznie zlikwidował Mameluków. Zaprosił ich do Cytadeli na ucztę i ostatnio z tej uczty żywi nie wyszli. No miał, jako wicekról miał pełne prerogatywy władzy w prowincji egipskiej,
wprowadził uprawę bawełny. Zaprosił oficerów francuskich, żeby mu zmodernizowali armię i flotę, bo wiedział, że to doświadczeni oficerowie i jeśli zrobią, to będzie to nowoczesna armia i nowoczesna marynarka. Nawet niektórzy przeszli na islam. Wysyłał na państwowe stypendia młodych Egipcjan na studia głównie do Francji, ale także do Austro-Węgier i do Niemiec. W Paryżu nawet ze względu na potrzeby zmniejszenia kosztów utworzono dom studentów egipskich, który tam funkcjonował. Ci ludzie wracali, zajmowali posady w administracji egipskiej. Z Istambułem to było różnie. Najpierw, jak była wojna wyzwoleńcza Grecji w latach 20. XIX wieku, to jako lojalny wicekról Egiptu popierał sułtana. Ale jak flota turecko-egipska poniosła klęskę, to się wycofał. A jak później jeszcze sułtan nie spełnił obietnic, a to on poszedł przeciw sułtanowi. Zajął Syrię, wojska egipskie pod dowództwem jego syna Ibrahima. W latach 30. XIX wieku zajęły Palestynę i Syrię. Groziły Istambułowi. No tu państwa europejskie, które wówczas rozpoczęły swój proces kolonizacji, wymusiły na Muhammedzie Ali wycofanie się. Ale otrzymał wtedy dwa firmany. Firman to tak jak po rosyjsku ukaz, to dekret sułtański. Jeden firman nareszcie był spełnieniem obietnicy. Mianowicie stanowił dynastię dziedziczną w rodzinie Muhammeda Ali rządzącą Egiptem. Czyli on nie musiał się obawiać, że teraz znowu mu jakiś, powiedzmy, dowódca armii tutaj odbierze władzę. To był jeden firman, a drugi rozszerzał jego władzę na Sudan. Po Muhammedzie Ali rządzili jego synowie. Ibrahim, Abbas, Said. I to Said w 1854 roku udzielił koncesji na budowę kanału Sueskiego. Otrzymał ją francuski inżynier Ferdynand de Lesseps. Budowa trwała 10 lat. Otwarcie kanału nastąpiło w 1869 roku. W wielce uroczysty sposób, z udziałem koronowanych głów, bo przyjechała cesarzowa Eugenia z Francji, dla której wybudowano specjalny pałac nad Nilem. Pałac istnieje do dziś i jest to kairski hotel Marriott, tylko ma jeszcze dwie 10-piętrowe czy 12-piętrowe wieże mieszkalne dobudowane. W każdym razie wielka, wielka feta, prawda? Wielka feta, ponieważ z otwarciem kanału. Ci delegaci europejscy to poprzyjeżdżali własnymi jachtami. Była parada jachtów w kanale Sueskim. U Verdiego zamówiono operę. Opera Aida. Wprawdzie z jakich względów była wykonywana w jakichś innych okolicznościach. Ja nie potrafię tego powiedzieć. Niemniej zamówienie było. Opera została napisana, jest wykonywana do dziś. Kanał, bodajże 169 kilometrów, skracał w niesamowity sposób drogę z Europy do Indii i Dalekiego Wschodu. Powiada się, że odległość między Londynem a Bombajem w brytyjskich Indiach skróciła się o 7,5 tysiąca kilometrów. Tylko, że władca Egiptu przeinwestował. Oprócz finansowania budowy kanału, budował linie kolejowe i budował linie telegraficzne. Chciał mieć nowoczesne, technologicznie państwo. Efekt był taki, że Egipt zbankrutował i w 1875 roku udziały Egiptu zostały sprzedane Brytyjczykom w kanale Sueskim. A praktycznie to Brytyjczycy przejęli zarządzanie finansami kraju. A jeszcze jak stłumili takie
powstanie Orabiego w 1882 roku, to praktycznie przejęli władzę i z Egiptu uczynili swój protektorat z wojskami okupacyjnymi wzdłuż kanału, jak i w samym Egipcie. I tak sytuacja trwała do I wojny światowej, choć w samym Egipcie narastały nastroje antybrytyjskie zdecydowane. Kiedy wyniki I wojny światowej były podsumowywane i tworzono nowy porządek świata na Kongresie Wersalskim, to przywódca jednej z partii politycznych egipskich, Saad Zahlul, udał się z delegacją egipską do Wersalu. Nic nie zyskał, Brytyjczycy go internowali na Malcie, później wrócił do kraju, ale od słowa delegacja ta partia, po arabsku waft, ta partia istnieje do dziś. Dziś jest to jedna z liberalnych partii egipskich, na początek z dużą ilością koptów w swoich szeregach, może i dziś także, tego nie wiem. I Zahlul doprowadził i partie polityczne doprowadziły do tego, że protektorat się zakończył tym, że Brytyjczycy uznali w 1922 roku Egipt jako niepodległe państwo. Władca do tej pory podporządkowany Brytyjczykom stał się suwerennym władcą Egiptu jako Fuad, król Fuad I, rządzący do lat 30. Z ciekawostek polskich, jak marszałek Piłsudski jeździł na leczenie do kurortu Helwan pod Kairem, to się z Fuadem I spotykał, bo ówczesny poseł w Kairze organizował takie spotkanie. W 1936 roku rządy objął jego syn Faruk. W czasie II wojny światowej Egipt stał się terenem walk między aliantami i III Rzeszą. To wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża Egiptu walki trwały między Afrika Korps, czyli Korpusem Afrykańskim Niemieckim pod dowództwem generała Rommela i siłami alianckimi pod dowództwem generała Montgomery. Zresztą w tych siłach alianckich tam było wiele jednostek australijskich, nowozelandzkich, z Indii, z krajów afrykańskich, ale były także jednostki polskie. Stąd generałowie Kopański i Sikorski bodajże dwukrotnie odwiedzali Egipt. Walki skończyły się klęską niemieckiego korpusu afrykańskiego pod El Alamein w 1942 roku. Jest tam olbrzymi cmentarz, w którym co roku w listopadzie odbywają się uroczystości. Miałem okazję też w nich uczestniczyć, bo dziś odrębnie pod El Alamein jest wielkie mauzoleum żołnierzy niemieckich, architektonicznie nieciekawy budynek, i wielkie mauzoleum żołnierzy włoskich, architektonicznie przepiękny budynek z dużą aleją wiodącą od głównej ulicy, bo to jest nad samym morzem. Teraz uroczystości upamiętnienia, kiedy wszyscy są w jednym sojuszu północnoatlantyckim, są wspólne. Rozpoczynają się w El Alamein, a później się jedzie do mauzoleum niemieckiego i nieco dalej do mauzoleum włoskiego. Mnie zaskoczyło w tym mauzoleum niemieckim, wyglądającym bunkrowato dosyć. To prawie dwupiętrowy budynek. Na ścianach wewnątrz ma tablice z nazwiskami osób, które zginęły w tych walkach na tym terenie w czasie II wojny światowej. Ja byłem zaskoczony ilością słowiańskich nazwisk. Nie wiem, Ślązaków? Nie wiem. Bo każda tablica to jeden z landów. No i oczywiście na tablicy Śląskiej jest najwięcej, ale nie tylko. Natomiast w samym El Alamein grobów polskich jest tylko 9.
Ale jednocześnie okres II wojny światowej to w Egipcie wiele nastrojów proniemieckich. No bo jak się było antybrytyjskim, to naturalnym koleją rzeczy było się zwolennikiem Niemiec. Podobnie jak w Iraku zresztą, prawda? Podobnie jak w Iraku. Mhm. Więc to jest, nie wiem czy naturalne, ale tak się działo. Powiadało się, że współpracownikiem wywiadu niemieckiego był późniejszy prezydent Anwar Sadat. Nie wiem, czy są na to historyczne dowody, ale w każdym bądź razie II wojna światowa dla Egiptu zakończyła się jako dla kraju suwerennego, królestwa, rządzonego przez króla Faruka. No i może na tym byśmy te wywody zakończyli, bo przebogata jest współczesność. A no właśnie, o tej współczesności opowiemy w kolejnym, szóstym odcinku tych opowieści arabskich. Ale kończąc tę część, chciałam pana jeszcze, panie ambasadorze, na koniec zapytać o to, jaką rolę w dzisiejszym myśleniu o sobie, o samych sobie Egipcjan odgrywa ta starożytna spuścizna? Bo mówiliśmy trochę, jak to wygląda w Iraku, że mimo, że to właśnie tam ta pierwsza cywilizacja, Sumerowie, Mezopotamia, całe to ogromne bogactwo się zaczęło, to jest pewien dystans, jest pewna wyrwa. W Egipcie, podkreślił pan to na samym początku, była kontynuacja, była bardzo silna ciągłość. A no właśnie, te 31 dynastii, prawda, faraońskich. Kim dla dzisiejszych Egipcjan są ci starożytni Egipcjanie? Oczywiście większość Egipcjan to dziś Arabowie. Z plemion, które przyszły z oddziałami tego Amra ibn al-Asa. A później jeszcze były takie plemiona z Hidżazu, słynni Benu Hilal. Całe potężna, właściwie to chyba konfederacja plemion, a nie jedno plemię. Więc miejscowa ludność też została i zarabizowana pod względem językowym i zislamizowana w znacznej mierze pod względem religijnym. Ale ta ciągłość, zwłaszcza w formie... Koptowie na pewno się uważają za dziedziców. Spadkobierców. Za tak. Spadkobierców. Sami Egipcjanie może mniej, bo przyjęcie islamu i później rządy muzułmańskie od VII wieku stanowiły pewną cezurę. Wiadomo, były zabytki, były piramidy, to jest widoczne, ale to nie jest nasze. I dziś, gdybym takie pytanie zadał doktorowi Hałasowi, o którego wspomniałem, to bym nie miał prawo pobić, bo on się czuje dziedzicem wszystkiego, a nie jest muzułmaninem. I nie on jeden, oni wszyscy się czują dziś w znacznej mierze bardziej niż Irakczycy w stosunku do Mezopotamii, że są kontynuatorami. To dziś przywódcy egipscy, myślę, że nie tylko ci powojennych po obaleniu monarchii, ale to oni w przemówieniach powtarzają, ile to mamy państwowości tysiącleci wstecz. To nie tylko Napoleon powiadał, że 40 wieków patrzy na was, zwracając się do uczonych. Dziś oni mają świadomość. W Egipcie ta świadomość dziedzictwa kulturowego istnieje. I myślę, że jednym z powodów jest ta ciągłość. Zmieniali się władcy, przyjeżdżali najeźdźcy, nawet w czasach faraońskich Egipt był wielokrotnie najeżdżany, napadany. Były okresy rządów Hetytów, były okresy rządów perskich. Ale ta ciągłość istnieje i jestem przekonany, że również w świadomości społecznej. W świadomości społecznej Egipcjan, ale myślę, że też pewnie nas, Europejczyków, ludzi Zachodu, bo ja nie przez przypadek zaczęłam to nasze dzisiejsze spotkanie takim zdaniem, że będziemy mówić o kraju faraonów, piramid, Kleopatry. Nam ta część świata bardzo się kojarzy z tym dziedzictwem starożytnym. Bardzo mocno uwiecznione zresztą to wszystko w popkulturze zachodniej, w filmach, w książkach. No tak. My mamy i film, i powieść Bolesława Prusa, Faraon, które
jako lektura szkolna nam to, powiedzmy, przybliżało klimat tamtych czasów. Powstało wiele filmów. Romans Kleopatry też był inspirujący. Starsze pokolenie pamięta film Kleopatra z Liz Taylor i Richardem Burtonem z początku lat 60. Ta starożytna kultura Egiptu, powiedziałbym tak, tkwi w umysłowości europejskiej może bardziej niż współczesna kultura arabska Egiptu. Właśnie. Ale o tym sobie też powiem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. To był piąty odcinek opowieści arabskich Jana Natkańskiego w raporcie o stanie świata. Program zrealizował Chris Wawrzak w studiu Efektura w Warszawie. Drodzy Państwo, opowieści arabskie Jana Natkańskiego to kolejna seria programów raportu o stanie świata, która powstaje dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki ofiarności. Z serca dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu o stanie świata, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, bo za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dziękuję z serca.